nasza przyczepa zostaje na podwórku, bo mamy dość blisko do miejsca, które chcemy Wam pokazać. Jedziemy do zamku w Krzysztoporze. Jest to miejsce, które warto zobaczyć. Mamy nadzieję, że Wy też kiedyś je odwiedzicie. Także jedziemy. Parkingi są za darmo, nie ma problemu, żebyście wjechali tutaj z przyczepką. Oczywiście wiadomo, no nie można się rozkładać, ale po godzinie 18-19 robi się tu już pusto. Rodzinna wyprawa. Na kałużę. Jesteśmy pogrupowani. Ja z Zuzią i Kamil z Szymonkiem. Tak jest, patrzymy, czy się tędy przejdzie, ale chyba nie. Zapłaciliśmy 24 zł. Dostaje się taką wejścióweczkę. Tutaj jest kod QWERTY, można sobie ściągnąć i wtedy przewodnik jest internetowy. Tu mamy plan cały, co zwiedzać, jakie są punkty trasy. Początek trasy, wejście dziedzińca głównego po lewej stronie schodami do góry. Zamek został zbudowany w latach 1627-1644 przez wojewodę Krzysztofa Ossolińskiego. Nigdy nie został w pełni ukończony. Historia autorstwa projektu pałacu jest nie do końca znana, ponieważ wszystkie plany przepadły i do dzisiaj nie zostały znalezione. Mówią, że budowa zamku nawiązuje do kalendarza, ponieważ ma 365 okien, tyle ile dni w roku, 52 komnaty, tyle ile tygodni, miał 12 wielkich sal, czyli tyle ile miesięcy i 4 baszty w nawiązaniu do ilości pór roku. Jego fundator cieszył się nim bardzo krótko, ponieważ Krzysztof Ossolinski zmarł nagle w rok po ukończeniu budowy. Potem odziedziczył go po nim syn, który poległ w bitwie, jego brat, po którego śmierci odziedziczyła go jego córka. Następnie był w posiadaniu kilku rodzin, aż w roku 1787 zamek odziedziczył król Stanisław August Poniatowski. Następnie w 1944 roku, po II wojnie światowej, został przejęty przez Skarb Państwa. Zaczynamy teraz niebieską trasę numer 2. Wchodzi się do niej tak samo jak na zieloną. Jest to trasa zwiedzania oficyny i pałacu.
chciałbyś na linię tędy schodzić? Byłaby to atrakcja, prawda? Schodzić tak po linie. Zabierzemy ci kiedyś do jakiegoś parku linowego, zobaczymy jak wtedy będziesz cwania. Czy nie będziesz się bał? Idziemy dalej? Opa. Tak jest. Zamek Krzysztopór, tak wam jeszcze powiem, że jest zabytkiem klasy międzynarodowej, wyjątkowym, choć mało zniszczonym. O, tutaj jest pewnie szyb jakiś. To jest wentylacja. Wentylacyjny szyb. Albo toaleta, bo tu wcześniej to nie było rur, tylko kanałami leciało wszystko. Kanałami? No. Tak. A je tutaj, sala wielka, tak były jest. Były potańcówki coniedzielne. Potańcóweczki. Zademonstruj. Piątki dla singli. Zademonstruj. Jak tu tańcowali? Zademonstruj. Nie jesteś singlem, to nie będziesz tańczył? O, mamo. O, kamyk podskakuje już. Hej, ta ta na rum da rum dam 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 dam. O, tak, tak tutaj tańcowali. My też już zatańczymy. Można spaść tutaj też pewnie. Dobrze, że się nie musi okier stawiać, bo byliby za szklarza. No, to byłaby inwestycja. Dziedziniec kuchenny, pani Magdo, coś dla pani, gdyby nas Magda Gessler oglądała, to zapraszamy do Świętokrzyskiego. Ale w tamtą stronę powinniśmy iść, ale to podejrzewam, że nas inna trasa tu poprowadzi, więc pójdźmy tutaj za strzałeczką. Zuza mi ucieka. Chcę zwiedzać sama. Nie potrzebuję mamuni. Tutaj też uważaj, bo tutaj jest jakaś czarna dziura, nas tu spotkała. Jak się podoba? Bosko. Zuziu, jak się podoba? Mój tatę na plecach.
Potem zrobimy zamianę. O, i widać tutaj kominek. Ciekawa jestem tylko, czy jest to... Chyba nie jest to oryginalny element. Może kiedyś był tutaj jakiś kominek, ale z pewnością nie wyglądał tak jak ten. A kuku! Teraz szukamy trasy numer 3. Znów wychodzimy na dziedziniec. A piwniczna jest piąta. Dla odważnych. Oto my będziemy tymi odważnymi. No to panie przodem. Jesteśmy w piwnicach. Można sobie tam przejść takimi dziurami, ale my nie będziemy dziś ryzykować. Kochani, już kończymy zwiedzanie. Zapraszamy was na resztę naszych odcinków. Dupa. No, dupa. Co mam powiedzieć? Na razie. Do jutra. Pa, pa. Pa, pa. My już kończymy zwiedzanie. Było nam bardzo miło. Miejsce polecamy. Cześć.